Mokument jest specyficzną formą filmu dokumentalnego, która opiera się na fikcyjnych... No, czyli generalnie wszelkie podobieństwo do osób i tak dalej jest tu przypadkowe. Bo zmyślone. Nazywam się Rafał Górski i jestem... Byłeś, Rafał. No tak, oczywiście. Nazywam się Rafał Górski i byłem menadżerem Nadmorskiego Ośrodka Wczasowego u Węgorza. Ale powiem wam, że ja to chyba wolę nasz taki wewnętrzny żargon. Po prostu. Władca plaż. Zajmowałem się praktycznie wszystkim. To w zasadzie ode mnie zależała jakość waszych wakacji. Ja dbałem o wasz komfort, żebyście wypoczęli. Pilnowałem, żeby przypadkiem ta franca się na was nie... No wiecie, żeby nikt wam nie przeszkadzał. Jakieś dziecko przyrównało mnie kiedyś do świętego Mikołaja. Z początku pomyślałem sobie, no gdzie, no przecież bzdura, no zwykła dziecięca wyobraźnia. Przecież nie mam sanek ani reniferów i pracuję latem. Ale to, co nas łączy, to dawanie szczęścia innym. I jeśli ktoś wróci do domu i pomyśli sobie, kurczę, to były naprawdę fajne wakacje, to wiem, że cel został osiągnięty. Był pierwszy dzień wakacji. Zaraz mieli wszyscy przyjechać. Siemanko, jedziemy nad morze! Będziemy się kąpać, a wy będziecie nam zazdrościć. Rozłóż, panno, swoje uda! Moja kolba czyni cuda! Pierdolę za granicę, nie, ja tam wolę polskiej gofera opierdolę. Boże, jak ja się cieszyłem, że oni lubili do nas przyjeżdżać, że czuli się tu jak w domu. Ja robiłem dla nich wszystko, a oni z kolei rewanżowali się. Szacuneczkiem, zwykłym szacuneczkiem. Doświadczenie jednak podpowiadało mi, że zaraz zacznie się tu Saigon. Ale z drugiej strony dopowiadało, że niczego nigdy nie można być tu pewnym. I zaczęło się zapiekaneczki, jak ja lubię. Nasza dźwignia handlu, słuchajcie. Całe wakacje ludzie potrafili się tym żywić. U nas panowały proste zasady. Przy plaży do 20 metrów zapiekanka mogła mieć tylko 60 centymetrów. Niestety, względy bezpieczeństwa. Po zapiekance młody nie włazimy do wody. Nie można pływać po zbyt sytym posiłku. Ale powiem wam, że chodzą pogłoski, że niejaki Robert z Warszawy z rodziną robi nielegalnie 2,5-metrowe zapieksy, także... Powiedzcie mi, czym by było polskie morze bez ciupak i oscypków? No. Przecież to tak jak polskie góry bez muszli i bursztynów. Ktoś nam kiedyś zarzucił, że podobno nie możemy sprzedawać koszulek i ręczników z wizerunkiem bajek z Disneya czy Marvela. Że podobno nie mamy licencji i robimy je po piwnicach. Proszę bardzo. Jest licencja? No, i wszystko w temacie. No i w końcu prawdziwy wakacyjny hit. Parawany, sprzedawane na metry, schodziły jak zapiekaneczki. Niektórzy już o 6 rano wstawali i budowali fortecę z parawanu, po czym szli dalej spać. Chytre, co? Ale mieli pewność, że miejscówka blisko morza zajęta i będą mogli ciaplać się przy brzegu. Rodziło to wiele kłótni, na szczęście ja zawsze miałem patent na rozwiązywanie takich konfliktów. Ta granica parawanu należy do pana Świniarskiego. Świniarskiego! Oczywiście, Świniarskiego, przepraszam. Jakby metraż ogólny tej działki to jest 0,0256 tysięcznych hektara, prawda? Więc jakby się kończy przy tym wgłębieniu, jakby w świetle prawa jest to działka pana Świniarskiego. Świniarskiego. Nie, Świniarskiego, dobrze. Przepraszam, panie Świniarski. Świniarski. Dobranoc. No i widzicie państwo, tak to wygląda, a to jest takie nasze centrum dowodzenia. Kurde, znowu to spadło. Przepraszam. Centrum dowodzenia. Halo? Dzień dobry, no dzień dobry, witam serdecznie, panie Kazimierczak. Nie, no nie szkodzi, absolutnie. Korki się zrobiły, rzecz zrozumiała. Gdzie się zrobiły... Już na klatce schodowej się zrobiły korki. Taki tłum będzie. U Węgorza słucham. A, dzień dobry, witam serdecznie pani Dorosz. A, niech się odkleja. Tak, tak, oczywiście. Wszystko przygotowane dla pani. A, 4 godziny temu pani wyjechała, no to lada chwila pani będzie. A, 4 dni. No cóż, poradzę. Bramek mniej niż na Mistrzostwach Świata. U Węgorza słucham. Tak, tak, będzie jeszcze jeden pokój wolny. To co, wpisać pana? No... Nie, no ale przepraszam, takie są ceny, no to niech pan sobie u konkurencji sprawdzi. Tak, tak, dobrze, dobrze, rozumiem, rozumiem. Jeżeli w Egipcie na All Inclusive jest podobnie, no to proszę w takim razie jechać do Egiptu. Czasami mam wrażenie, że ludzie przyjeżdżają tu po to, żeby się wyżyć i w końcu dać upust swojej agresji.
Masakra, czy to dzień, czy w nocy. Wakacje robią coś naprawdę dziwnego z ludźmi. Co pan robi? Co pan robi? Co pan robi, no? Śmieci wyrzucam. Ale gdzie do morza? Do morza! Przecież wie pan, ile to się rozkłada? Przynajmniej coś po mnie pozostanie. Niestety, tych sytuacji jest znacznie więcej. Uwaga, uwaga, grupa dresów wrzuca butelki po browarach do morza. Uwaga, uwaga, zakopują bety. Łyse typki pobiły do nieprzytomności sprzedawcę kukurydzy. Alarm 666, alarm 666. To właśnie wtedy stało się najgorsze. Nie byłem na to gotowy. Ej, wyłaź z wody, gówniarzu! Ja mu pozwalam. Pan w ogóle wie, jakie są zagrożenia? Jest pan w ogóle świadomy? Może to może. My jesteśmy ze Śląska. Nam żadne ścierwo nie zaszkodzi. Sinice. Myślałem, że już nigdy nie wrócą. Zostawcie mnie w spokoju. Ludzie się załamali. Nie dość, że zimno, k***wa, że mnóstwo grazyn, jakiś Janusze i tak dalej, to jeszcze jebane sinice mnie łachotały, po nodze, no to ja to p***ę polskie morze. Gdy widzę sinice, to kwicę i bilet mam już za granicę. Byłem absolutnie bezradny. Szukałem pomocy, gdzie się da. I wtedy błysnęło światełko nadziei. Przerywamy wiadomości, aby nadać ważny komunikat. Niespotykany atak sinic dotknął polskie wybrzeże. Czy to koniec wakacji dla plażowiczów? Legenda głosi, że tylko człowiek o wielkim sercu, który bezgranicznie kocha morze, może powstrzymać cyjanobakterie. Chciwe morze pragnie takiego śmiałka przyoblec w welon z morskiej piany, by następnie spoczął on w czeluściach nieznanych przestrzeni aż po wieczność. I wtedy zrozumiałem, że mogę dokonać tego tylko ja. Rafał Górski, człowiek z morza. Nie chcę się przechwalać, ale to dzięki mojej heroicznej interwencji sinice odpuściły. I ludzie jednak tego nie doceniają, gdy tylko ratownicy wyłowili mnie z wody, to pan węgorz mnie wyrzucił z pracy. Do dziś trudno mi się z tym pogodzić. Rafał, skończyłeś? Tak, tak. No to zdejmuj te płetwy i wychodź z wanny, bo obiad stygnie. A co na obiad? Wiesz to co? Zabieganka. A nie, to już wychodzę.